NANI?! Jak będziesz mi takie pierdoły opowiadał, to zostawię część tego filmu do takich dodatków do jakiegoś vloga i będę to puszczę. Ale se w tym pokoju. Ani będę ukrywać, to moja zasługa. Tła nie mła. Tak. Co? Dobry pomysł, mówi. Tak? Mhm. Naprawdę? No. Aż zdziwiony? A mi coś w plecach wypło. Mówiłem o sobie, przyjąłem grę Dragon Balla. Co zrobiłeś? Przyjąłem grę Dragon Balla. Bo tego łóżka mnie tak teraz bolą plecy. Tak, wszystko wina oczywiście w jakiś sposób jest powiązana ze mną. Chciałem z tobą. Bo moje łóżko. Nie o tego, tamtego. A tamtego? To też twoja wina, bo ty kazałeś tam łóżko po nas. Nie, ale w pewnym chcesz bry. Nie, ostatnio oglądałem film właśnie taki był. O tych rozpieszczonych dzieciach, zajebisty film, nie? No. Że ojciec jest bogaty. I dzieci się tak rozpieszczyły, że jedna taka królowa, wielka pani na zakupy no. Idzie wydaje kilka tysięcy, drugi to ino chleje i ten, a trzeci to puka starsze panie. I gościu kończyło się tak, że niby stracili całe wszystkie pieniądze i muszą uciekać przed policją, bo jakieś tam może oszustwo podatkowe. Aha, a ta dziewczyna miała takiego gościa, który tylko leciał na jej hajs i ją oszukiwał, nie? I na samym końcu to właśnie wyszło, że on się udowodnił to, że oszukuje, bo on chciał się mu hajtać. I na samym końcu ja tylko, wiesz, film już skończył załogiem i jest tylko urywka, jak ten gościu dzwoni po wszystkich laskach i cześć tu Andrei. O kurwa. Złączyła się od razu, nie? I na samym końcu. Cześć Patryk! Już widziałem, że jesteś we Francji. Możemy się spotkać? O super! Jedyna opcja, jaka mu została, to być gejem. Mogę ci to pokazać. Taki styl życia wymaga poświęceń. Tak. Jeśli chcecie żyć bogato, tak, tak. To biednemu bogato żyć zabroni. A no. Tak. To ja czytałam ostatnio, że laska, która jest dość bogata, ale nie chwali się tym, poszła na randkę z jakimś gościem i on przez całą randkę mówił tak, że on nie wierzy w ślub, że musi mieć intercyzę jak coś, że laska leci na pieniądze, musi sobie płacić w każdej restauracji i tak dalej, bo musi mieć zawsze 50-50%, nie? Ona tam powiedziała w końcu, w którymś momencie jakoś tak wyszła z rozmowy, że ona ma hajs i tak dalej, to nagle mówi tak, że wiesz, ale jestem takim romantykiem w środku, jednak wierzę w miłość i tak, a może mu powiedziała mu, że ma dom. Nie? I tam mówi, że Ani, chciałaby się tam wprowadzić z chłopakiem, bo tak samemu to trochę słabo. I tak wiesz, że tam wszystko cisnął w tą stronę, nagle się okazało, że intercyza to głupota. Jaki podział? Co za i już zaczął mówić, że jej pieniądze to są ich pieniądze. Pierwsza randka. Jebaka leśny. Muszę mi powiedzieć. Pytałam cię, jak byłeś przed lustrem i patrzyłeś się w swoją kozę. Co? Tak. Chciałam... Tak, już leci. Przywitaj się, powiedz, czemu masz takie włosy. Tak chciał Bóg, tak? Tak. Byliśmy jedynymi ludźmi w tej toalecie, ale ktoś wszedł obok do męskiego. Czuję się jako jedyna osoba. Na świecie? Nie. W całym kinie? Tak. Czy wiesz, kto gra Batmana? W nowym filmie Batmana. To wiadomo, że wiesz. Robert Pattinson. Proszę, szczęśliwa pokucyna rodzinka w komplecie. Nie wolno nagrywać do ekranu. Nie ma. Oprócz nas jest tylko jedna osoba. Tak. Więc co kij z tym? Ktoś tu już zjada na czasy. Czy założymy taką partię? Partię zero uczciwości. Partię zero. Czekaj, to PZU. Tutaj się wjeżdża. Bo to jest makijaż dzisiejszy. Zrób to za pięknie. Teraz, ponieważ ten oto człowiek tutaj chce się bawić w taką zabawę, w którą bawiłam się z moim bratem dla jaj, to będziemy się bawić. Też dla jaj? Tylko, że to nagrywamy. Osoba, która w ogóle właściwie nie umie, w ogóle nie umie czytać kart tarota, będzie próbować. Nie wiem, ale próbowałam. Dobrze, mamy dwie talie. Ta, którą najczęściej używam.
i czasami sobie używam tą. Wybierzemy temat i będziemy, ona będzie czytać. Dobra, niech będzie ta. Okej, więc jaki temat? Co się wydarzy w kwietniu? Dla ciebie. Okej, i teraz rozkładaj tak jak chcesz. Wytłumacz im o co chodzi. Z tym czuję. Tak, ona ma jakieś mrowienie w paluszkach. Wyczułam ciepło, zimno. No i wtedy sobie bierze odpowiednią rzecz, takie wybiera odżywka do włosów w sklepie. Co? Tak jak wybierałaś odżywkę do włosów w sklepie. Tak. No. A faktycznie jest dobra, jest dobra. No. O. Tak. Okej. Okay, dobra, starczy. A z kielichu. No to powiedz mi, co cię czeka w kwietniu. Okej. Okay. Ale to bez sensu wszystko jest. No cóż. No to tak. Dawno temu. To nie jest dawno, dawno temu, skoro czytasz na kwiecień na przyszłość. Będzie księżniczka mieczy. Co to znaczy, że będzie księżniczka mieczy? O co ci chodzi? Która zamówi 6 mieczy. Dobra, to chyba nie ma sensu, jak to tak. Nie ma sensu, nie. Ta? Nie. Oszaleję! Oszaleję z miłości! Zamknij się. No właśnie. Oni są odwróceni też do niego. A może... Nie wiem czemu, ale mi się skojarzyło to z konfrontacją. Może on właśnie... Tutaj wygląda, by był waleczny, ale by unikał konfrontacji. Jest waleczny, ale nieco tchórzliwy. Nie. To jakby... To nie moja sprawa. Ja nie biorę w tym udziału. Hello. Raczej bye bye. Może spróbujemy z drugą talią. Ona ma inne obrazki. Diabeł, proszę państwa. Diabeł nie jest zdradliwy czasem? Różnie bywa, co jest obok. Obok jest as, buław. O, kurde. Marta już wie, co to znaczy. Dalej jest piątka mieczy. No nie, no cóż, cóż. Coś, coś? I jest to as mieczy. Cóż mi powiesz, wróżko Iwonko? Co ja ci mogę powiedzieć? Dwadzieścia, bo tych się... Okej.